Cześć siemanko, witajcie w kolejnym vlogu niespodziewanym, bo my dzisiaj tutaj z Pawłem jesteśmy i obaj żeśmy zestrzelili rosyjski myśliwiec Klekot Su-15. Słuchajcie, taki tutaj, Paweł, pokaż się. Robert, nagraj, no to bo z Pawłem my to zestrzelili Putinowi. Od Pawła dostał tu. Oberwał, nie? Oberwał. No, żeśmy go, leży na ziemi, co, a że oczywiście ratujemy. My jesteśmy, słuchajcie, teraz w drodze na Kielce. Mam nadzieję, że z Pawłem, z Robertem też uda nam się wspólnie tutaj nagrać. Spotkać się z tym po prostu, porozmawiać. Chodzi o to musisz patrz, bo Robert nie wie jak się nagrywa, tylko dotkniesz palcem, już wszystko widać. On o tym nie wiedział. Robert, pokaż się jak nagrywasz. Przekręć my go, kamerę. My go pokażemy. Cześć. Koło sosenki. Pomachaj ładnie. Hej wam. Wszystkim. Kamerzysta. No, słuchajcie, także taki początek. Tutaj miałem w drodze nagrać, ale nagrałem nas tutaj. Wydech jeszcze. Wydech, tak. Zaborze, zajrzymy do zaworów. O kurwa, klapa jest. To tu. Słuchajcie, jestem tutaj na targach w Kielcach i spotykam tutaj mnóstwo fantastycznych chłopaków. Chłopaki chcieli, żeby byli na naszym vlogu, na naszym filmie. Chłopaki, skąd jesteście? Pozdrówcie, kogo chcecie. Jesteśmy z Radomia, ze szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. No, pozdrawiamy panią Marzenę, naszą wychowawczynią. Taka jest pani. Najlepsza. Pozdrawiamy serdecznie. Tylko same jedynki stawiamy. Tak. Same jedynki. Ja myślę, że jak poproszę, to teraz minimum zaczynamy od oceny dostatecznej wzwyż. Dopuszczające by były dobre. Damy radę. No dobra, słuchajcie, bo tutaj się długo zapowiada, tak żeby to wszystko nakręcić dość długo, także fajnie, może gdzieś się spotkamy i pogadamy, także my dopiero przyjechaliśmy, zaczynamy obchodzić to wszystko, także do zobaczenia dalej. Czy poznajecie tego człowieka? Dzień dobry Państwu, Remigiusz Waligura, firma Wronkowski Nasiona. Zapraszamy do On jest tak charakterystyczny, że nie da go się nawet na tych targach ominąć i nie znaleźć. I idziemy do chłopaków. Zapraszam. Obiecałem, że przyjdę, to zachodzę. Słuchajcie, zobaczcie, tak to wygląda sobie stanowisko. Szukaliśmy, ale i pan Norbert nam powiedział, ale żeśmy znaleźli. I wszystko jasne. I wszystko jasne. I Remig mówi wszystko jasne i teraz o. Proszę Państwa, jak dobrze wiecie. On sam, słuchajcie, to wybierał po ziareczku, żeby był najładniejsze. Tak, zacznijmy od tego, że dzisiaj jest absolutny debiut na targach, czyli trawę od Wronkowskiego. Trawy pastewne, które u Krzycha będą siane i u kolegi, ale także gazony. Krzychu obiecał, że na ogródku będzie osobiście siał. Osobiście prawie się nakroję, że boisko do piłki nożnej zrobi, będziemy napierdzielać w gałę. Mafia Soles kontra reszta świata. Trenerem naszym będzie Remigiusz Waligura. Dogadamy i selekcjonerem. Dogadamy się, szukam. Masażysta będzie Marek. Natomiast zapraszamy na nasze stoisko. Oczywiście będziemy mówili o trawach gazonowych, o trawach pastewnych, o zboża, o doskonale znanej Asory, producencie, który Krzychu dzisiaj tutaj był często wspominany, kiedy producent przekroczył niego 9,5 tony. Teraz stawiamy poprzeczkę jeszcze więcej. Mamy także tutaj przeżyto Corrado w jednostce siewnej. U mnie rośnie. Mamy jary Avatar będący wzorcem coboru. Mamy także kukurydzę MAS 26R, gdzie krowy oszaleją i zamiast mleka będą dawały nam whisky. To powiedział Krzychu, nie ja. Mamy także ziarnówkę Barringtona Jeffersona. Mamy przede wszystkim, o czym dzisiaj chcemy tutaj rozmawiać. Trawa od Wronkowskiego. Już sobie wyobraźcie, jaka to będzie trawa. Ja tego nie mówiłem. Jeżeli Krzycha krowy dostają masa 26R i dają whisky, to co będzie po tej trawie? Trawa może być różnie zrozumiana, słuchaj. Ale zawsze dobrze. Dlatego doprowadzamy wszystkich do porządku, w tym Krzycha. Mówimy o trawach pastewnych i gazonowych. Właśnie pastewnych. Także słuchajcie, żeby nie było za długo, bo targi są duże, trzeba nagrać dużo. A Remig, gdyby się rozkręcił, uwierzcie, żeby mi całą baterię wyczerpał z tej oto kamery. Ja o tym wiem i on o tym też wie. Chociaż jemu to nie przeszkadza, ale mi raczej bardziej. Skąd kolega? Z Dolnego Śląska. Pozdrawiam, cześć, trzymaj się. Nagrywamy tutaj, bo Robercika, bo takie dla hecy tutaj, bo Norbert lubi się bardzo w kamerze pokazywać, ale tu jest niespodziewanka. Wikunia nasza tu siedzi, tam pomacha ładnie. Dzień dobry. Wiecie, że nigdy nie kręcam stargów nic, ale już pierwszy będzie mój chyba debiut stargów, co robimy, żeby się pośmiać, mówić co my tylko zwiedziliśmy dwie hale i siedzimy. Lecimy dalej. I stoimy jak młodemu na weselu. Zobaczcie, jakiego diabła spod kołem na gromaszu dzisiaj.
Ma taką... Nie diabła, tylko Świętokrzyskiego z Buja Madeja. O, i taką pałę ma dużą. I znaczy... powiedz to ładnie. Świętokrzyski z Buj Madej. I ochronę pozwoju robi, zobacz. I odchodzimy, o. Ochrona pozwoju. Pała jest dobra. Pała jest. Obejdziemy maszyny ze zbójem? Ja pała to jest taka. Zobacz. Słuchajcie, jesteśmy na Case TLC, moja firma. Chociaż inny dealer. Pawełkowi się podoba ten zielony. Paweł chciałby go kupić, podejrzewam. Siadaj, będziemy nagrywać. 150 koni. Dwóch cylindra. 180. Gdzie turbo? Sprężary. Gumy nówki ma. Gumy ma. Zbytek. Zbytek potężny. Szoko chyba 300, ma nie, już 400 Magnum. Powiem ci, że ten ciągnik ma swój urok dla niektórych, ale dla mnie jest obrzydliwy, bo te ryj mam wysunięte, a wszystko z tyłu schowane. I tu mi się w tym nie, to mi się nie podoba. Chodzi o rozkład. Gdzie tutaj, tak, ja wiem, ale zobacz, gdzie tutaj naprawdę Optum jest śliczny, jeśli chodzi o design, to tutaj naprawdę Paweł Magnum zawsze był dla mnie brzydkim ciągnikiem. No po prostu jeszcze, jak coś mi się nie podoba, mówię o tym szczerze, po prostu mi się nie podoba. Przód ma ładny bardzo, tylko to schowanie, to... No wiem, Joggiery też są w takiej serii. No tak. No, zobacz na przykład zwykła Puma. Ma z przodu domośkę i wygląda jak normalny, zwykły traktor, tak? Może jestem zacofany, wiem. Tu jest fajny, szeroki, ale no tutaj dla mnie to jest... Ale rejmo fajnie. No ale to cofnięte tak wygląda, to wszystko takie... Co tu się od Janie Pawla? Oj, po, to żubr czy kasztelan? Opoje. Poznałeś, opoje czy nie? Alkoholicy. To jest nowsza wersja mojej prasy, słuchajcie. Zmieniła się tylko obudowami. Bardziej są takie troszeczkę teraz tutaj obłe, okrągłe. Ale zasada pozostała ta sama, czyli... w środku nic się nie zmieniło. Tu ta przestrzeń jakby trochę większa, żeby te plewy leciały. Poza tym chyba wydaje mi się, że to sam, jest to dokładnie sam. To samiutko w nowszym wydaniu. Robert, patrz. Wałek kosztuje jeszcze 1000. Wałek? Aha, na wałek. Pod kefel bierz i zabieramy wałek. Nie, to nie moje. Cicho, nagraj jednorzędową sadzarkę. Jakby ktoś nie widział. Jest. Jednorzędowa sadzarka. Jest tak. Jednorzędowa. Jedno za darmo bym nie chciał. Można sobie przy miedzy zasadzić. Żeby sąsiad tam, jak widział, trochę luzu. Tak, żeby... Jednorzędowa kopaczka. Jednorzędowa kopaczka. Nie wiem po co, ale jest. No do jednego rzędu, nie? Tam mamy Wademana. Cześć, witam Was serdecznie. W dalszej części vloga myślę, że zostanie połączony razem z Kielcami. Z wyjazdem z Kielc, więc na początku pozwólcie od razu, że pozdrowię wszystkich, z którymi miałem okazję spotkać się w piątek. Ekipę z Radomia, okolic Radomia, ze szkoły rolniczej, ekipę spod Lublina, ze Śląska chłopaków i wszystkich innych, których tutaj pominąłem i z którymi miałem okazję zbić sobie piąteczkę i porozmawiać. Oby więcej takich wyjazdów i było naprawdę bardzo fajnie. Także serdecznie was wszystkich pozdrawiam. I oczywiście, tak mówiłem, zapraszam na pokazy u mnie, które gdzieś tam, które po kolei będą, to wam o wszystkim opowiem. Staram się zawsze mówić wolniej i wyraźniej, ale jakoś słabo mi wychodzi. Także serdecznie was jeszcze raz pozdrawiam. Słuchajcie, a dzisiaj mamy poniedziałek, czyli po targach to jest 20? Czy 21? 21 chyba, bo jest wczoraj pierwszy dzień wiosny, prawda? 21 marca. Roku pańskiego, wiadomo którego. I słuchajcie, tutaj będę właśnie sobie mieszał mieszankę od firmy Wronkowski. Generalnie pszenica jest zdanko, ale Wronkowski też używa tej pszenicy, bo ja nie wiem, czy wiecie, kto z was może rozmawiał na Kielcach. Firma Wronkowski, z których nasion jestem bardzo zadowolony, wchodzi teraz w trawy. O tym będzie kolejny odcinek. I w roztrawy gazonowe, ale także możecie już kupić gotową mieszankę zbożową. Wiele z was, osób, wielu z was takie mieszanki sieje, na przykład dla
świń, których w Polsce już jest mało, ale cena, dzięki Bogu, dla was wszystkich idzie do góry i bardzo się mnie to cieszy. Można kupić gotową mieszankę, czyli owiec, pszenica i jęczmień. Ja będę siał wsiewkę trawy na jednym polu, więc nie brałem gotowej tej mieszanki, po prostu będę sam sobie mieszał, gdyż tam, gdzie będzie wsiewka trawy, będzie tylko pszenica z jęczmieniem. Ale na drugim polu postanowiłem sobie też domieszkać troszkę owsa dla jałówek, dla cielaków jakichś tam, żeby było na pasze. Z czego ta mieszanka, słuchajcie, będzie się składała tak na szybko, żeby nie było za długo. W zeszłym roku już siałem to połączenie, tutaj Remik Waligura, dziękuję mu za to, bo chciałem zasiać jak pszenicę Tybalta, ale powiedział, że to poroniony pomysł, bo to późna odmiana do mieszanki, do tego jęczmienia Avatar. Więc zasiliśmy pszenicę Arabella. Arabella to jest odmiana wczesna, z Danko, jak widzicie tutaj. I tutaj właśnie z tej pszenicy używa Wronkowski do mieszanek. Ja też ją sprawdziłem w zeszłym roku. Pierwszy raz zasiałem z Avatarem. Zdziwienie moje nie znało granic, dlatego że pierwsze żniwa, które u mnie się rozpoczęły, odpoczęły się od mieszanki Jarej, od jęczmienia z pszenicą. Kłos był w zasadzie postawiony do góry, ale co mnie zaskoczyło, że jak wykruszyłem, była bardzo sucha, czyli bardzo wcześnie dochodzi, więc słuchajcie, u mnie żniwa zaczęły się od mieszanki, która miała wilgotność, już nie pamiętam teraz daty, gdzieś tam macie to na filmie, to jest, słuchajcie, to jest, no któryś tam lipiec i to była mieszanka, to były pierwsze moje żniwa zaczęte wiosenne, aż się zdziwiłem, więc jest to sprawdzone, że Arabella idealnie pasuje do Avatara. W tym roku zrobię to właśnie z owsem Reflex. Zobaczymy sobie, jak to działa, ale jeśli chodzi o Arabelę, to jestem mega zaskoczony na plus. Bardzo fajnie, szybko można kocić, pewnie jako Jarkę, tak samo pszenicę w czystym siewie. Avatar też bardzo dobrze się sprawdził, więc nie szukam żadnych wynalazków. Wyszło to idealnie, tam plon był w zeszłym roku chyba 5,5 tony z hektara. Więc sobie tu umieszamy, słuchajcie, taką mieszaneczkę sami na długie pole. Słuchajcie, jesteśmy już na polu teraz. Z Jarkiem, tak jak mówiłem. Ustaliliśmy sobie tutaj, zmierzyliśmy, zważyliśmy wszystko. Tak jest. Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony, jak to w tym filmie było. Dokładnie nam wyszło 2,08, nie? Tak. Tak. 209 kilo na hektar, tak, tej mieszaneczki. I teraz siejemy, zaraz wsiądę sobie, tak, pokażemy wam, jak wygląda z Jarkiem. Zacny towar. Zacny. Także jak widzicie, pamiętacie Avatara się w zeszłym roku. Niech was nie myli Jotix, chyba że ktoś mi rejestrację zapamięta, bo to nie mój i nie taki czysty. A film z mycia będzie w tym tygodniu. Rozmawiałem na targach z firmą Hyperin. Hyperin, dobrze nie wiem, się wymawia, także piany aktywne, coś tam będziemy działać w tym tygodniu, to zrobić. Mam to... nadzieję, że kolega też się postawił. Tak jest, Jarek tu przez to, przywitaj się ładnie wszystkim. Cześć, witajcie. No, ładnie, hej, że z Pepsi. No i dobrze. Tak, jest, nie wolno alkoholu, to... Absolutnie. Ja w ogóle się brzydzę alkoholiku, nie wiem, co w tym jest. Ja również. A opojów, jak się brzydzę, to już tragedia. Słuchaj, Jarek zmienił właśnie ten siewnik, nie wiem, czy pamiętacie, bo pokazał u mnie. Które były na tamtym daleko polu. Udało się naprawdę. No udało się, bo i cena była też dobra, o cenie nie mówimy w tym momencie, ale... Nie, a gromadz naprawdę postarał się i super sprawa, bo moment załatwili temat, no ale no wiadomo. I cena była na jesieni kupiona, także teraz na pewno dużo drożej. Naprawdę. Jeżeli to na drutu... Miałem przedtem stopkowy oczywiście, ale no właśnie, powiedz. Zmieniłem na talerzowy. Ja przejdę, bo to jest pod słońce cię mam, tak żeby cię osoba widać. O, teraz będzie dobrze widać. Myślę, że ten talerzowy jest lepszy, nie zapyka się przy miedzach i tak dalej, tak? No to jest naprawdę sprawa zajebista, że tak powiem. Może no Jarek powiem, właśnie u siebie już miał okazję siać pszenicę jarą? Tak. Kilka dni temu. Siałem tamtym siewnikiem 5 lat. Super sprawa też, no przecież to wiadomo, no agromasz naprawdę, myślę, że jeżeli chodzi o polski produkt, to jest zajebisty, naprawdę. No niektórzy ganią właśnie, że to, że tamto. Wysiewa powiedzmy 4-5 kilo, niech będzie plus minus, tak? No czyli no Jarek, ja moim zdaniem tutaj się wniesiałem poznaniakiem tym talerzowym, na dwóch talerzach, to gorzej to szło jak tutaj właśnie na... Nie, no tutaj idzie super, naprawdę, no jest, ja mówię, dlatego zmieniłem agromasza... Na agromasza. Na agromasza, alkotalerzowego.
z jednym talerzem wystarczający. No pieniążki są inne, wiadomo. Pieniążki są inne niestety, ale, no, praca, ale też? Naprawdę i praca jest inna. I przyjemna przede wszystkim. To dla mnie to naprawdę jest całkowicie inna robota. No, kiedyś wiadomo poznaniaki, ale teraz agromasze. Także no, słuchajcie, za chwilę wsiądę tam, Jarek ruszy. Będziemy jechać, specjalnie dla was się zakurzę, że tak powiem. Zakurzymy się. No kurzy się nie zakurzy. Może jak skończymy robotę, to może na koniec odkurzymy gardło Pepsi. Pepsi, bo, nie, tylko absolutnie. Ale to nie wolno reklamować. Napojem wysokocukrowym. Tak, tak. Słodzonym. To też drogi, niesamowicie. Wszystko jest drogie. Drogi. No jeszcze pijcie wodę. Paliwo jest drogie, kochani. Nie, no to jest chore, co się dzieje w tej naszej Polsce. Ale zobaczcie, to trzeba może się z tego cieszyć, Jarek, że zobacz, siejemy się tutaj i nikt nas nie bombarduje. Tak, ale latają. Słyszę, że leci nad nami, ale na razie nie jesteśmy atakowani, także plusy jest tego wszystkiego. To ominiemy, jakby coś spadło, to ominiemy w razie. Dół po lej, po bombie, coś w tym stylu, co by się działo. Traktor w jakim stanie? Młodszy od mojego. Jak dacie 170 tysięcy... Tak. 175 czy 175? 175. 175 jak dacie, to jutro od ręki sprzedaję. I kupuję ładowarkę. Plus VAT. Także... A ciągniku brakuje. Jarku, jedziemy. Ja wskakuję na... Trochę się zakłócimy, tu mamy o nasze zboże i lecimy. Kółeczka dociskające. Na razie fajnie to wygląda. Sekcję zobaczcie. Jeden pył, jak mąka. Napisemy sobie napis. Hehe, ładnie, co? Ja zaraz się siądę, bo bez sensu się tutaj kurzyć. Naga mu z boku. Pa. Tu mamy przeżytko. Pod słońce, słabo widać. Zacznij, że saletrę się je, to się je trochę później. Więc efekt będzie widoczny troszkę później jak trzeba. A my już prawie będziemy kończyć, słuchajcie, to pole. Jeszcze kawałek i poprzeczniaki. Zmykam, próbować szykować drugie pole. Bo tam naprawdę może coś dogram, może nie dogram. Jest mokro, po prostu jest mokro, nie ma drenacji i bardzo duży dół. Chyba najniższy tu z okolic, jak patrzę. No tak, mógłbym tam stawy rybne wykopać, jak w Miliczu na karpie. Albo nie wiem na co. Jeżeli tam nic bym nie dograł, to trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym vlogu z siewu trawy jako wsiewki lub może jeszcze czegoś innego, co tam się po drodze nam wymyśli. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!